Zaczynamy program Republika po południu. Ilona Januszewska, witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. A jest nim profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry, witam serdecznie panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, bardzo proszę na początku naszej rozmowy, naszego spotkania, posłuchajmy ostatnich słów Wołodymyra Zełenskiego. Sytuacja jest szczególnie trudna w obwodzie donieckim. Aktywność okupantów utrzymuje się tam na skrajnie wysokim poziomie. Dochodzi do kilkudziesięciu ataków dziennie. Mimo to Rosjanie doznają ogromnych strat, ale ich rozkazy się nie zmieniają. Osiągnąć administracyjną granicę obwodu donieckiego. Ukraina nie odda tam ani jednego centymetra ziemi. Jednocześnie trwają prace nad przywróceniem normalnego życia na terenach wyzwolonych. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin przywrócono dostawy gazu ziemnego i energii elektrycznej do ponad 1000 gospodarstw domowych. Panie profesorze, po tych wielu miesiącach oglądania tej wojny na Ukrainie i trwania tej wojny, dzisiaj już chyba też my się zastanawiamy zupełnie na poważnie, czy kolejne pakiety sankcji jednak spełniają swoją rolę. Teraz rozmawiamy na temat 9. pakietu sankcji, szczególnie oczywiście rozmawiają politycy Unii Europejskiej, ale przede wszystkim też, czy na dalsze miesiące tej wojny ma plan Władimir Putin? Jego cele polityczne nie uległy zmianie. Wprost to powiedział Karaganow podczas swojego wystąpienia na forum wołodyjskim, gdzie Putin także w zasadzie stwierdził, że nie istnieje Ukraina, że celem zasadniczym Rosji jest na tym etapie jest opanowanie Ukrainy, a Karaganow powiedział, że w istocie to chodzi o zniszczenie cywilizacji zachodniej, która nie może istnieć, i stworzenie na tej bazie nowego, cudownego świata, wolnych narodów. No i tutaj Rosja ma być takim wielkim wyzwolicielem, jakoby spod jarzma Zachodu, który trzeba zniszczyć, definitywnie zniszczyć. I to jest w zasadzie ta logika, o której Putin wprost nie mówi, ale o której Karaganow cały czas od wielu lat mówił otwarcie, z tym, że wcześniej mówił o zimnej wojnie, która już ma miejsce, a w tej chwili, jak wiemy, celem zasadniczym ma być ta batalia o zniszczenie Zachodu, przy czym Karaganow mówi, że to będzie oczywiście trudny bój, że czekają nas ciężkie lata, ale ostatecznie pokonamy Zachód, wykorzystując przeciwko samemu Zachodowi instytucje demokratyczne, czyli to wszystko, co stanowi o sile demokratycznych państw, a więc opinię publiczną, a więc zdestabilizujemy ustroje tych państw, systemy polityczne tych państw. Zniszczymy w ten sposób Zachód, no i otworzymy drogę dla wolności. Wyzwolimy także Europę spod jarzma amerykańskiego. Miejmy świadomość, że to jest jasno deklarowane. Takie są zasadnicze cele polityczne i do tego zmierza Putin. Wojna na Ukrainie jest tylko etapem w realizacji tych planów. No dobrze, panie profesorze, ale do tego zmierza Putin. Tylko zastanawiam się, czy dzisiaj droga do celu, jaki sobie obrał właśnie Putin, czy ta strategia też, czy ona się nie przebudowała po raz 50, bo po drodze chyba Władimir Putin już napotyka coraz większe problemy, między innymi z żołnierzami zmobilizowanymi. Dzisiaj możemy czytać na stronie Polskiej Agencji Prasowej, że rodziny osób zmobilizowanych do wojska rosyjskiego chcą wychodzić na ulicę. Czytamy jedną z wypowiedzi. Jestem gotowa rozerwać ich na strzępy, mówi rozmówczyni. Żona jednego ze zmobilizowanych. Muszą coś zrobić, muszą podjąć jakąś decyzję. Muszą stamtąd ich wyciągnąć. Żądamy, żeby ich stamtąd zabrano, bo jest wielu rannych. Jeśli nie, to sama pójdę na front. No, tutaj jest problem, jeśli chodzi o właśnie mobilizację żołnierzy, ale też i nastroje społeczne, które będzie musiał jakoś załagodzić Władimir Putin. Czy jemu to przeszkadza, czy zupełnie nie? No, oczywiście, że te nastroje w tej chwili, na przykład Komitet Matek Żołnierzy
otwarcie ujawnił, że niektórzy z żołnierzy, na przykład ci mobilizowani z obwodu omskiego, trafili do grup Wagnera, czyli do jakby prywatnej armii, armii podlegającej bezpośrednio Putinowi przez Prigozina, jego zaufanego człowieka, z którym łączy Putina jeszcze bliska relacja z czasów, kiedy był wicemerem Petersburga. Otóż do tego typu sytuacji dochodzi. Mamy do czynienia także z lokalnymi buntami. Mieliśmy do czynienia z masakrą na jednym z poligonów przy granicy z Ukrainą, gdzie w wyniku tarć religijnych jeden z żołnierzy powołanych z Azji Środkowej, Tadżyk, dwóch w zasadzie żołnierzy otworzyło ogień do pozostałych żołnierzy zmobilizowanych. Doszło do masakry. Mamy świadomość, że zbliża się wojna, zbliża się zima, a żołnierze rosyjscy są dużo gorzej przygotowani pod każdym względem. Także jeśli chodzi o odzież, jeśli chodzi o zdolności logistyczne do trudnych warunków, a zima na Ukrainie naprawdę jest dużo bardziej sroga niż to ma miejsce w Polsce. W związku z tym rzeczywiście tego typu sytuacje będą miały miejsce, ale też miejmy świadomość, że na tym przyczółku chersońskim Rosja wykorzystuje jednak formacje, które uważała za jedne z najlepszych. Czyli ci żołnierze, którzy też odpowiadają chociażby za mordy w Buczy, bo tak jest, jeśli chodzi o 76. Dywizję powietrzno-desantową pskowską, która między innymi jest... No, ma walczyć, ma utrzymywać Cherson, czy też inne formacje, jak 7. Dywizja Powietrzno-Desantowa. To są formacje dedykowane do działań w trudnych warunkach, a także chociażby 80. Samodzielna Brygada Arktyczna z Floty Północnej, która także jest przesunięta, funkcjonuje w tej chwili na tym wysuniętym przyczółku na po zachodniej stronie Dniepru, więc to może pokazywać, że tutaj Rosjanie przygotowują się do twardych walk i będą starali się nie oddać tych ziem, no bo rzeczywiście zdobycie Chersonia jest z punktu widzenia każdego strategicznego, politycznego, militarnego takim jednym z punktów przełomowych tej wojny i Ukraina tutaj ma zdecydowaną przewagę operacyjno-strategiczną, jeśli chodzi o ten obszar. Po prostu wojska rosyjskie są w jakimś stopniu okrążone, stąd Putin nie chce dopuścić do tej sytuacji i stąd też potężne parcie na Bachmut, tutaj właśnie głównie formacje wagnerowskie, gdzie znaczną część tych wojsk stanowią mordercy, którym dano możliwość wymazania wyroków, ludzie wzięci dosłownie z więzień. W tej chwili zresztą rosyjska armia chce stworzyć ze skazanych byłych siłowników specjalną formację, więc Putin robi wszystko, żeby nie naruszać, żeby ograniczyć ilość branych mieszkańców Petersburga czy Moskwy w ramach mobilizacji. No i właśnie między innymi sięga po te zasoby więzień, po zasoby skazańców, aby ten napór opinii publicznej zmniejszyć. No a z drugiej strony napędza na siebie nawzajem. No właśnie pozwala Prigozinowi na bardzo takie ostre wypowiedzi wobec dowódców, wobec Gerasimowa, wobec Szojgu, wobec Łapina, który dowodził operacją, a w tej chwili został urlopowany ze względu na to, że właśnie bardzo wielu blogerów rosyjskich atakowało Łapina za wydarzenia w tym rejonie donbaskim. A to jeszcze niedawno Łapin dostał najwyższe odznaczenie od Putina za sukcesy właśnie na froncie
wschodnim. Panie profesorze, to ja chciałabym to w takim razie, bo jeżeli rozmawiamy, że oczywiście ta wojna będzie trwała jeszcze długo, kiedy się skończy, tego nie wiemy, że Rosja jest zmotywowana do tego, żeby jednak zajmować tereny ukraińskie, ale Ukraina też jest zmotywowana do tego, aby bronić swojego państwa. Panie profesorze, to ja mam teraz pytanie w takim razie, czy świat, albo kto w takim razie, jakie instytucje będą zdolne do tego, żeby pociągnąć też do odpowiedzialności, załóżmy, Koreę Północną albo Iran, które wspierają Rosję w tej wojnie. Jeśli chodzi o sprzęt, wiemy też na jaką skalę. Dzisiaj czytamy z kolei informacje, one są jeszcze niepotwierdzone, natomiast takie informacje możemy dzisiaj również przeczytać w mediach, że Rosja próbuje sprowadzać z Turcji wyposażenie wojskowe, w tym tak zwane towary podwójnego przeznaczenia i odzież dla żołnierzy. Kreml wykorzystuje w tym celu usługi pośredników i transakcje przy użyciu kryptowalut, starając się obejść sankcje i ukryć prawdziwy cel zakupów, ostrzega rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu. No są jednak państwa, które nie sprzeciwiają się wprost przeciwko Rosji, przeciwko temu konfliktowi, a wręcz pomagają. I pytanie, co zrobi z tym świat? Czy NATO, struktury NATO są w stanie zareagować na takie działania? Oczywiście jest cały czas próba oszczelniania tych zakupów, które są najważniejsze, bo dla przemysłu zbrojeniowego Rosji, aby utrzymać, uzupełniać ponoszone straty, szczególnie ważne są dostawy czy też zakupy elektroniki, półprzewodników, no, tego wszystkiego, co stanowi główny wsad w takie rakiety jak Iskander czy Kalibr. Bez tego przemysł zbrojeniowy rosyjski nie jest w stanie sobie z tym dać rady, a wiemy, że w jakimś tam stopniu Rosjanie już wcześniej tworzyli pewne zapasy, przygotowując się do tej wojny, a wiele koncernów, na przykład koncerny niemieckie, niektóre z nich dalej współpracują z czołowymi koncernami zbrojeniowymi Federacji Rosyjskiej. No i jest próba oszczędnienia, więc analizy, jakie produkty takie, które mają podwójne zastosowanie lub też które według takich transakcji pod stołem są nadal nabywane przez Rosję. Pamiętajmy, że Putin jako agent KGB zajmował się w Dreźnie między innymi kradzieżą zachodnich technologii. On, no więc właśnie. On się na tego typu operacjach zna. W związku z tym to jest główna kwestia, aby nie dopuścić do transferu, aby nie dopuścić do nabywania przez przemysł rosyjski tych systemów, które są wykorzystywane do bombardowania, do zabijania ludności cywilnej, bo rzeczywiście Rosjanie mają ogromne problemy i nie są w stanie nadążyć z produkcją i uzupełnić. Panie profesorze, to w tym temacie tutaj, znaczy w tym, jeśli chodzi o ten wątek, to postawmy tutaj na razie kropkę, bo będziemy wielokrotnie wracali, ale ja bym chciała poruszyć ważny wątek oczywiście w kontekście bezpieczeństwa naszego kraju, obwód kaliningradzki. Ja jestem, przyznaję, zaskoczona, że są osoby, które krytykują powstanie zapory na granicy Polski z Rosją, a pana profesora bardzo bym prosiła o to, aby wytłumaczyć też naszym widzom, jakim punktem strategicznym jest ten obwód kaliningradzki dla Rosji i dlaczego tak ważne jest właśnie bezpieczeństwo w tamtym regionie? Przede wszystkim to jest reakcja na działanie Rosji, a więc na to, że oni uczynili lotnisko kaliningradzkie otwartym portem. A w tej chwili w zasadzie tylko dwa państwa realizują kursy do Kaliningradu. To jest taka firma przewozowa z Turcji, no i Białoruś. No i rzecz w tym, że istniało zagrożenie, że takie otwarcie się na Katar czy na państwa Bliskiego Wschodu może spowodować, że powtórzy się historia z ataku hybrydowego przeprowadzonego na granicę polsko-białoruską, który poprzedzał, przypomnijmy, uderzenie czy też wojnę przeciwko Ukrainie, a więc był integralnym elementem tego działania i miał wiele celów. Tutaj
wszystkie nie sposób wymienić, ale między innymi miał doprowadzić do głębokiej destabilizacji, stworzenia takiej strefy przygranicznej, która byłaby w pełni zdestabilizowana. Przypomnijmy sobie, że Białorusini dążyli do tego, aby stworzyć swoiste enklawy, aby tam przepchnąć ludność, która byłaby, koczowałaby w takich quasi obozach. Przez to Rosja stworzyłaby sobie narzędzia, instrumenty do destabilizowania państwa polskiego. Zresztą niektóre tematy były podejmowane przez opozycję, destabilizując państwo polskie w tym wymiarze, który był groźny, bo podważanie wizerunku żołnierza polskiego, wręcz niedopuszczalne używanie określeń, które są niepojęte w sytuacji, w której jednak Polska wtedy toczyła wojnę hybrydową z Rosją w istocie, bo Białoruś jest w znaczącym stopniu spacyfikowana jako podmiot prawa międzynarodowego. Więc dzisiaj mieliśmy podobne zagrożenie i Polska dokonała przeciwdziałania, pacyfikując już na wstępnym etapie możliwość realizacji tego typu wariantu, a więc destabilizowanie granicy polsko-rosyjskiej na odcinku kaliningradzkim czy królewieckim, używajmy tej nazwy. Rosja w ostatnim okresie dozbrajała Królewiec, przesuwała tam formacje, budowała 18. dywizję, która wchodzi w skład 11. Korpusu Armijnego. To są wszystko siły zachodniego okręgu wojskowego, którego centrala mieści się w Petersburgu. Pamiętajmy, zachodni okręg wojskowy to są te formacje, które miały odegrać bardzo istotną rolę w uderzeniu z zachodu na wschód. No, między innymi ta osłabiona gwardyjska armia pancerna, najsilniejsza armia pancerna świata, która miała zmiażdżyć Polskę i uderzyć dalej na zachód. Ona podlega, czy wchodzi w skład zachodniego okręgu wojskowego, a właśnie Kaliningrad jest elementem, czy wchodzi w skład zachodniego okręgu wojskowego jako taki wysunięty bastion. I to ostatnie przesunięcia, także przesunięcie MiG-ów 31 wyposażonych w kindżały, w broń hipersoniczną, pokazywało, że Rosja chce eskalować napięcie. Chce wpływać na Polskę, która jest kluczowym państwem z punktu widzenia w tej chwili bezpieczeństwa europejskiego i integralności NATO. To jest państwo węzłowe z punktu widzenia wojny toczącej się na Ukrainie, ale także w tym wymiarze całej flanki wschodniej i także w wymiarze natowskim. Od kondycji Polski, od zdolności do operowania państwa polskiego, od stabilności państwa polskiego, od zdolności także prezentowania swojego potencjału zależy stabilność całego systemu natowskiego. W związku z tym zrozumiałe jest, że Rosja, która dąży do destabilizacji Europy, destabilizacji NATO, do osłabienia NATO, robi wiele działań w obszarze wojny hybrydowej, aby destabilizować państwo polskie. No, wręcz otwarcie deklaruje. Panie profesorze, to może trzeba tutaj zamiast budować tymczasową zaporę, jednak już teraz podjąć decyzję o stałej zaporze właśnie w obwodzie królewieckim. Tak, tylko tu chodziło o szybkie działania. Stała zapora wymaga jednak pewnego czasu, natomiast przyjęcie takiego, no, zbudowanie koncertiny systemu takich trzech pasów, które dają zdolność też zbudowania pewnej przestrzeni odpornej nawet na działania jakichś grup dywersyjnych. To było to działanie, które byliśmy w stanie podjąć niemal z marszu i tutaj naprawdę to jest właśnie tego typu działanie, czyli przeciwdziałanie samej możliwości zbudowania zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. I to jest nasza lekcja, to jest nasze doświadczenie i tutaj nie ulega wątpliwości, że ci, którzy się znają na systemach bezpieczeństwa, wiedzą, że jednym z elementów oddziaływania Rosji jest wojna psychologiczna czy mentalna, a więc także próba zastraszania społeczeństwa. I ta zapora ma spełniać wiele elementów, ale także ma być sygnałem dla społeczeństwa polskiego, dla
decydentów rosyjskich, ale także przecież dla świata gospodarki, że Polska jest bezpiecznym państwem z punktu widzenia możliwości inwestowania, że umie natychmiast odpowiadać na kreowane zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej i ma na to natychmiastową odpowiedź. Więc miejmy to świadomość, że to wszystko jest na styku, to jest ten słynny korytarz suwalski, czy przesmyk suwalski. On z punktu widzenia NATO miał być podobny, jeśli chodzi o rodzaj zagrożenia dla flankowości, dla integralności sił natowskich, do przełęczy Fuldy, czyli takiej przełęczy, która w czasach zimnej wojny NATO, Związek Sowiecki, była kluczowym miejscem, które miało być zaatakowane przez właśnie armię Związku Sowieckiego, głównie pierwszą gwardyjską armię i ósmą gwardyjską armię. I w obronie tej przełęczy Fuldy istotną rolę odgrywał piąty korpus amerykański. Ten piąty korpus, którego siedziba właśnie mieści się w tej chwili w Poznaniu. Panie profesorze, musimy niestety już kończyć, ale myślę, że będziemy wracać do tych bardzo ważnych tematów na antenie Telewizji Republika. Dzisiaj panu już dziękuję. Mam nadzieję, do zobaczenia. Profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję również. A już za chwilę serwis informacyjny, poprowadzi go Michał Trześniewski, a następnie Maciej Małecki, wiceminister aktywów państwowych, będzie państwa i moim gościem.